Może chciałbym tutaj może wyróżnić kolegę Marka Bogowiaka, który pełnił punkt. Myślę, że dzisiejsze decyzje konwencji zatwierdzające listy w wyborach do Sejmu w 4 okręgach wyborczych, zatwierdzające kandydatów w wyborach do Senatu są początkiem intensywnej kampanii wyborczej, w której chcemy być tym ugrupowaniem, dla których centrum jest człowiek, który jest najważniejszy jako obywatel tego kraju. Bez każdego z nas, obywateli Polski, również i tutaj Wielkopolski, trudno jest mówić o pomyślnym rozwoju naszej ojczyzny, ponieważ każdy z nas wnosi pewne dobro dla społeczności lokalnych, dla społeczności regionalnych, ale również dla całej Polski. Wójtami, burmistrzami, starostami, radnymi, a przede wszystkim działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego, witam tych, którzy są naszymi przyjaciółmi, uprzejmie jako szef Forum Młodych Ludowców pomóc w przeprowadzeniu tej konwencji. Zobaczmy później w wyborach samorządowych. Oczywiście możecie powiedzieć, że nie wszędzie nam się udało to wypełnić, ale to też wynikało ze specyfiki lokalnej, wynikającej z faktu, że nie chcieliśmy, że te konwencje okręgowe proponowały. A sprawa odbiorowania gospodarki dla przedsiębiorczości. Jedna ustawa wykonana. Jesteśmy partią polityczną o ponad 100-letniej tradycji, 116-letniej tradycji, ale w ostatnich 22 latach to jedynie Polskie Stronnictwo Ludowe nie zmieniało deklaracji politycznych. Jesteśmy partią centrową, tożsamość naszą tworzą pierwiastki patriotyczne, chrześcijańskie, a tacy mężowie stanu jak Wincenty Witos, Maciej Rataj czy Stanisław Mikołajczyk tożsamość naszego stronnictwa tworzyli. Jesteśmy świadomi historii, ale również śmiało podejmujemy wezwania przyszłości. Koleżanki i koledzy, różne sondażownie różnie wróżyły Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, a przez ostatnie 22 lata jesteśmy zawsze w parlamencie, jesteśmy w koalicji, ostatnio w koalicji parlamentarno-rządowej z Platformą Obywatelską. Proszę zapoznać się ze stanowiskiem Krajowego Związku Myśliwych na do PRZ. My wiemy, komu zawdzięczamy, że lasy pozostają w tej strukturze i dalej mogą się po prostu rozwijać. Lasy. I takich przykładów można podawać więcej. Rolnictwo. Czy nasze tutaj prezesy honorowi musimy pytania ci Tadeusza Nowaka? W najtrudniejszych momentach nasi przywódcy decydują. Przepraszam zgodę. Profesor programowy, szanowny kolega Tador i kolega Stefan Piechowski stworzyliby proponowany skład. Kto jest za zatwierdzeniem tego składu Komisji Mandatów Dyskrytacji? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?